Zdrowo i relaksacyjnie na świeżym powietrzu? Czemu nie? 19 września na terenie Ogrodu Jordanowskiego zorganizowano w plenerze otwarte zajęcia fitness dla pań. Poprowadziła je Anna Gondek, fitness instruktor i trener personalny. Ja chciałam teraz korzystając z tej okazji przypomnieć paniom, że warto znaleźć chwilę dla siebie, że warto poświęcić trochę czasu dla siebie i przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, bo też fitness to nie tylko chudnięcie, ale też właśnie zdrowie, mobilność, rozciągnięcie, to żebyśmy mogły też ten swój komfort życia po prostu poprawiać. Fitness zazwyczaj kojarzy się z szybkim tempem ćwiczeń wysiłkowych, a tu cicho, spokojnie, relaksująco. Jak podkreśliła prowadząca, zależało jej na tym, aby pokazać uczestniczkom spotkania, że ta forma zajęć jest tak samo przyjemna, jak i pożyteczna. Chciałam panią pokazać, bo czasem panie się boją wchodzić w takie formy zajęć relaksacyjnych, martwią się, że będzie nudno, że, że się nie odnajdą, a jednak jak się spróbuje, to, to tak naprawdę te wrażenia od razu Panie są przeważnie zachwycone. Dlatego też chciałam właśnie taką formę zaprezentować na tym treningu otwartym, żeby Panie miały okazję zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie uczestniczki spotkania tę formę ćwiczeń bardzo sobie chwaliły. Jestem bardzo dowolna, jestem rozluźniona, wyciszona i przede wszystkim rozciągnięta. No, fenomenalna forma ćwiczeń. I jeszcze prowadząca, która nadała cały, cały urok tym zajęciom. No coś fantastycznego, co naprawdę gorąco polecam. Te zajęcia wyciszają i, i, i powodują naprawdę tak, że człowiek no jest w takim stanie wyciszenia, uspokojenia. to jest naprawdę coś fajnego, coś co naprawdę warto samemu spróbować. W zdrowym ciele zdrowy duch może zatem warto zwolnić to codzienne tempo, pomyśleć o sobie i po prostu poćwiczyć w miłym towarzystwie.